Witam serdecznie moim gościem. Kto? Damian Olesiak. Damian Olesiak, zwany Dunin. Mariposa. Damian, pierwsze pytanie. Wygrywacie 3-2, ale był to morderczy pojedynek dla was. Dlaczego? Ciężko powiedzieć. Teoretycznie zespół gdzieś tam z dołu tabeli chyba, prawda? Tak. A gdzieś tam chyba serce do walki dzisiaj mieli, chcieli wygrać. No w sumie walczyli jak równy z równym. No daliśmy im pole do gry, no i wykorzystali to na początku. Jakże cenne trzy punkty, które lecą na wasze konto. Ale właśnie, co było dzisiaj tym punktem takim odnośnym do tego zwycięstwa, bo tak naprawdę długo utrzymywał się remis. No i ty strzeliłeś tego zwycięskiego gola. Czy to bardziej indywidualna kwestia, czy to bardziej drużynowa? W sumie to, jak to u nas bywa tradycyjnie, prawda? Co mecz to inny skład. Mieliśmy dzisiaj problemy z obroną, tak jak było widać, jak grałem później z tyłu, bo Kamil został skontuzjowany. No nie wiem, ciężko w ogóle powiedzieć, co się tam stało. No wjeżdżali w nas jak chcieli, bo jednak jeżeli mamy skład składający się z czterech napastników, to nie będzie dobrze w obronie. Wiem, że w sprawy rodzinne się nie wchodzi, ale muszę trochę zygnąć. Mały konflikt interesów dzisiaj na linii Janczura-Dunin. Dlaczego? Nie no, przepychanka przyjacielska tutaj. Zawsze staramy się grać z pierwszej piłki, a tutaj dzisiaj miał inną wizję i po prostu wymieniliśmy sobie poglądy, ale to tak nie groźnie. Zaraz siędziemy sobie, pośmiejemy się, będzie wszystko w porządku. I na koniec omawię. Tak, to jest drużyna, która w tym roku jeszcze nie wygrała w tym sezonie, ale zaskoczyli dzisiaj czymś tak pozytywnym? No technicznie bardzo dobry zespół. Także tutaj jak najbardziej. No i fajnie wchodzili skrzydłami, były problemy. I mieli jakoś tam jakiś pomysł na grę, mieli, brakowało troszeczkę wykończenia, albo inaczej, u nas broni Oskar i to też zaważyło na tym, że wygraliśmy. Dziękuję. Chociaż nie można powiedzieć, bo bramkarz ich bardzo dobrze bronił i wyciągnął kilka takich piłek naprawdę potężnych. Zgadza się. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.